ponieważ mnie z mężem dopadła angina. Teraz bardzo dużo osób właśnie choruje na gardło. Chcę się z wami podzielić najszybszym sposobem na pozbycie się bólu gardła, pieczenia, swędzenia i takiego nieprzyjemnego uczucia oraz od razu zabicia bakterii i pokonania anginy. Tutaj jest podstawa w tym kubeczku. Mianowicie jest w nim herbata ziołowa. Podam przepis na nią, wyświetli się zaraz na ekranie. Zmiksowana w blenderze kielichowym szklanym ta herbata. Zmiksowana na taką ilość na szklankę. Jest tutaj kopiasta łyżka miodu prawdziwego z pasieki i dwa ząbki czosnku i jedna pomarańcz. To jest zestaw, który sprawia, że już po kilku łykach przechodzi ból gardła, przetyka nos. Jest niesamowite. Mianowicie, w jaki sposób to zażywać? Nie wypijamy tego naraz. Robimy w ten sposób, że taką szklaneczkę stawiamy sobie w jakimś miejscu, gdzie przebywamy, i wypijałam ją tak po dwa łyki mniej więcej co pół godzinki. Jak się skończy, robimy następne. I tak przez 2-3 dni. I po chorobie. Do tego oczywiście, jak zawsze u nas, bierzemy 3 razy dziennie zioła szwedzkie, nalewkę oraz kilka razy dziennie łyk orzechówki. Ale to jest niesamowite, najszybciej działające. Polecam Wam.